Cześć, witajcie, ja jestem Hawk, to jest kolejna część Wiedźmina. Lecimy rozwiązać sprawę niebieskookiej. Potem w następnej kolejności Salamandra. I potem śledztwo na bagnach, ale to pewnie już później. No, jak zwykle. Jak zwykle deszcz. Rozpadało się nie na żarty. Skrzypek? Do cholery, miało nie pada. No miało, miało. Zobaczymy jeszcze, czy jest ten cały Welerat w... W strażnicy. Jest dewet. Pieprzony dewet. Wow. Nie tak, aż za daleko. Co za rekruci? Nie ma Welerata, gdzieś się buja, nieważne. Dam mu przy innej okazji te questy. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła zanosiłość. Motłoch. Niezła segregacja jest w tym mieście. Dużo dzisiaj ludzi. Ta niebieskorka przyjemnie. Dużo dzisiaj ludzi. Co? Dalej on drga. Nie dziwiłbyś się, że tu jestem. Coś by było na rzeczy. Słucham? Słucham. O. Masz ciekawą bliznę na szyi. Podoba ci się? Dodaje charakteru. Jest intrygująca. Jeśli chcesz, pokażę ci więcej. Nic. Bywaj. Nic, bywaj. Dobra. Może to ta szefowa, co? Ojej. Porozmawiaj z panią nocy. Mamusiu, możemy się z nim pobawić. Porozmawiaj z panią nocy. Chciałeś o coś zapytać? W tym budynku znajduje się wampir. Ślady na szyi jednej z dziewczyn. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w bordelu z własnej woli. Że jest pod wpływem uroku. I ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w jedwabie i batysty. Klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Ma służbę i wygody, o jakich ci się nawet nie śniło. I się puszcza, brat chciał oczywiście. Chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od... Nieważne. Ona pragnie być księżniczką nocy, wiecznie pięknym i zakazanym owocem, snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. Co tak patrzysz? O. Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. Nikomu nie dzieje się krzywda. Co to? Jaskier miał rację. Pijemy krew klientów i dziewczyn. Ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Wszyscy są szczęśliwi. A niebieskooka? Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna. Wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Geralt. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój. Za zignorowanie całej tej sprawy. A co jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie. Ty, ja, niebieskooka. Czy warto wybierać śmierć, nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? Kiedy nie widzę wyborów w tej grze, ja pierdzielę. Ajaj. Co z rycerzem? Wiedźmin zabija potwory, wampirzy, co nie bierz tego do siebie. Dam ci spokój. Dam ci spokój. Chodźcie, córeczki.
Czas pokazać Wiedźminowi, skąd się biorą legendy o Domu Nocy. Oj, oj, oj. Ale. Muszę odpocząć. Jest i rycerzyk. Zdrajca! Wiedziałem, że nie należy ufać Wiedźminom. Czemu nam przeszkadzasz, rycerzu? Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko płonącej róży. Zbratałeś się z wampirzycą i zginiesz razem z nią. Nie rób nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie. I musisz za to zapłacić. Przestańcie natychmiast. Nie macie z nami szans. Nami? Siostrzyczko, zaraz cię uratujemy. Jesteś pod wpływem uroku. Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! Płonąca różo! O, siemko. Stójcie! Wampirzyca ma rację. Nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie, właśnie wykopałeś sobie grób! Może i wykopałem, ale na pewno nie sobie. Do ataku! Nie jesteście zbyt piękne. Co jest? Niedawno biłem wiewiórki, teraz biję zakon. Mój Wiedźmin to ma bardzo skomplikowany charakter. O. No jeszcze pan kierownik. Wow. Działo się. Żałuję, że to się musiało tak skończyć. Z pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpalę ci działkę z moich zysków. Dzięki. Co teraz? Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. A dziewczyna? Zrobi, co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. Nie było uroku? A bo ja wiem. Żadnych zaklęć nie rzucałam. Trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Geralt. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe, przyczajone w mroku. Ojej. Muszę odpocząć. Święcony miecz zakonu. Szczęścia plus 10. A niech będzie. Chciałeś... Bywa. Mamusiu, możemy się z nim pobawić? Ja ci się pobawię. Dobra.
Pierwszy raz widziałam wiedźmiński miecz w akcji i nie mam ochoty na powtórkę. No. Twój brat nie żyje. W końcu się doigrał. Był skończonym idiotą. Prawie zrujnował mi życie. Zero sentymentów? Zero. Nie zdajesz sobie sprawy, przez co musiałam przejść, zanim od niego uciekłam. Już nie będzie cię męczył. Dziękuję, Wiedźminie. Dziękuję za okazanie ludzkiej. Czyli wybrałem dobrze w sumie. Nic. Dobra. Teraz weźmy się za salamandrę. Może trochę przehandlujmy tych moich rzeczy, co? Służba nie drużba. Chodźmy na ten rynek. Interesujące. Musimy przejść prosto. Co się dzieje, gdy czarodziejka polimorfuje w żmiję? Właściwie trudno zauważyć jakąś różnicę. Dobre. Co za dowcip. Sprzedawca książek. Dobrze. Pchnijmy mu to. Ostatnie życzenie. Tragicki też czytałem. Wodiano i minerały. Tylko 600. No, czytałem, dobra. Pierwszy załatwiony. Zdecydowałeś się współpracować z zakonem? Myślisz, że jesteś sprytny, że tarcze rycerzy ochronią cię przed gniewem salamandry? Mylisz się. Nudzisz mnie. Jesteś tylko pionkiem na szachownicy intryg. Sytuacja cię przerasta. Lepiej wycofaj się, póki czas. Grozisz mi? Zminie. Zdziwiłbyś się, gdybyś wiedział, ile takiego pieprza nasłuchałem się w moim długim życiu. Nie igraj z ogniem, Wiedźminie. Jeszcze nikt nie wygrał z salamandrą. Wiedźmin Geralt? Dziwię się. Sprzedawca broni. Fajna kurtka. Opchnę ci to. I to. Niepotrzebna mi reszta tego śmiecia. Oddać też wszystkie krzesiwa. W sumie na co mi to osełka? Kamień szlifierski to już prędzej. Ten proszek też ci opchnę. A diamentowe jeszcze może się kiedyś przydać. Czymś ciekawego. Nic ciekawego. Hurtownik. Jesteś jakby chory? Sprzedawca drewna? Mrugnąłeś? Zresztą srał piesko. O. Ostatnio widziano kupca Leuwardena w towarzystwie czarodziejki Triss Merigold. To oznacza, że tak zwana gildia kupiecka i loża czarodziejek łączą siły. Jest pewny, że chodzi o wpływ na politykę Temerii. Na miejscu Foltesta już bym się bał. Jak długo jest? O, witaj. Handlujmy dalej.
Co on tu ma? Dobra, trochę tego pchnęliśmy. O, jest i Velerat, proszę bardzo. Wiedźmin, co tam się działo w środku? Słyszę. Już po kłopocie. Prawie? Niestety ich... Znajdziemy go. Dobra, należy mi się order. Należy ci się order. Dzięki. Rozejść się! Możemy wreszcie iść do domu. Jestem wyczerpany. Możemy wreszcie iść do domu. A, bo to bank. Możemy wreszcie iść do domu. To czekali. Bez sens, czekali to cały czas, gdzie ja sobie już łaziłem. Ale co tam. Dobra. Velerat, czy ja mogę z tobą pogadać? Powiedz, że mogę oddać te wszystkie zadanka i będzie git, co? Możemy wreszcie iść do domu. Szparty. Jestem wyczerpany. Cechy rzemieślnicze wystraszyły się stanu wyjątkowego. Lubię gwar targowiska. Szkoda, że ostatnimi czasy wszyscy są moje plecy. Dobra, pchnijmy też. Boże, ja noszę praktycznie te same wódę. Samą wódę. Dobra. Trochę nam się przerzedziło w tym. Tak, to rozwiązanie. Plecaku. Z siemką. Nie chcę, żebym przeprowadził na nie dziecko. Myślę, że rozwiążemy problem Alvina, co? Czy nie? Don Tris. Komu oddamy tego dzieciaka, co? No w sumie jest jakimś tam źródłem i w ogóle. Więc jest niebezpieczny. Wiedźmin Geralt? Może się okazać, że Shani sobie z nim nie poradzi. Chociaż będzie na mnie strasznie obrażona. Velerat powinien zatrudnić ze trzech czarodziejów. Magicy w Miku poraliby się z potworami i bandytami. No nic. Zostawimy go Triss. A potem ruszamy na nasze ukochane bagna. Geralt? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? Zgodziłem się pomóc Siegfriedowi i zakonowi Płonącej Róży. Zastanawiam się, czy wcześniej też bym tak postąpił. Ciekawe, dlaczego pomogłeś zakonowi? Co tobą kierowało? Nie rozumiem mnie ludzi, twojego całego. Jestem człowiekiem. W sumie to. Nie rozumiem mnie ludzi. Z dwojga złego wolę zakon. A ja sądzę, że odezwał się twój zdrowy rozsądek. Zawsze irytowali cię krzykacze i głupcy prowadzący młodych na pewną śmierć. Nie dziwię się, że wybrałeś zakon. Rzeczywiście byłem taki zdroworozsądkowy? Niestety. Chociaż przyznaję, że w wielu ważnych momentach życia kierowałeś się odruchami serca.
Nasze rozmowy jak dotąd nie przywróciły mi pamięci. Cierpliwości. Jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję. No ja też. Co z Alvinem? Nie, nie. Albo w sumie. Może jakiś talent, eliksir właśnie. Szedłem do wniosku, że współpraca. Po dwa, tak? Przeciwnik jest oślepiony, przeciwnik jest oślepiony. Gdzie jeszcze możemy dodać brązowe? Rausz. Biotyka. Może gardę. Nie będzie odbijanie strzał. Teraz srebrne. W co pójdziemy w srebrnych? Co? A tak, niech będzie. No, białą mowę robię, ale jestem durny. Jaskółka jedna, dobra. Chociaż tyle. Dobra. Lećmy dalej. Co? Bagna. Nienawidzę bagien. Zacznę jeszcze szczerze, rat jest strażnicy. Co cię tu przywiodło? Nie, nie chcę wiedzieć. Może jakiś żarcik, panie błaźnie? Co wyszło z dziupli łojskiego roku? Chrząknęło i wycięło chołupca? Nie wiadomo, ale na wszelki wypadek powieszmy elfa! Suchar codzienny. Odkąd zaczęli tu znaleźć swoje miejsce? Dobre. Co powinienem jej kupić? Na twoim miejscu nie paradowałam nic. To jest Velerat? Tak mówią. Jest i Velerat, proszę bardzo. Witaj, Wiedźminie. Przede wszystkim dziękuję za pomoc w banku. Chciałeś ze mną pomówić. Otóż niektóre z ostatnich decyzji Foltesta są dziwne. Znam go od bardzo dawna. Ktoś edykty. Fałszuje królewskie edykty? Obawiam się, że to niestety prawda. Jednak pieczęć wygląda na autentyczną. Kto mógł ją wykraść Foltestowi? Ktoś naprawdę blisko króla. Mam nadzieję, że znajdziesz zdrajcę. Bywaj. Bywaj. Czy mogę oddać w końcu to wszystko? Zepchnąć nas tutaj na dół. To nie do pomyślenia. Dobra. Przychodzę. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? Wszystkich. O kościach Graveira. Zapłacę Graveira. Za 5 sztuk. Mówię Graveira chyba. Akurat tyle mam. Oto twoja zapłata. Dalej, 200 orenów. Za rekwi... Przy które... Okładze... Da... We... Z... Przy które... O... Pro... Oto... Przy które... O... Zap... Nie mam tylu. Liczę... A. Jeszcze kikimory. Jak wygląda stan naszego konta? O, 1400. Odbiliśmy sobie gierkę w pokera. W dupę jeża. No i nowy poziom, proszę bardzo, jak ślicznie.
Dobra, chyba... Chyba to sobie zakończymy i... I spotkamy się chyba na bagnach. Chociaż jeszcze może pogadajmy z Siemką, co? O rany! Ale dziwadło! Spadaj, młody. Z Siemką. Moglibyśmy przejść przez... Nie bawię się tak. Moglibyśmy przejść przez... Wysłowisz się, czy nie? Czy poczekamy sobie jeszcze chwilę? Przez cmentarz. Moglibyśmy przejść... Na twoim miejscu nie paradowałabym z bronią. No, a tu mam bramę. Przejdziemy. Jak człowiek przez bramę. Mamy wyzimę. Klasztorno. No i tu mam od razu loszek. Milutko. Pyk. Dawno tu nie byłem. O, Ciemko, pogadamy. Znów ty? Sprawa jest. Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie nas sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Oj. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? Aleś drażliwy. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? Srak będzie, zobaczymy. Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie. Będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slumsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. Dobra. No. Przychodzę. Ogłosz. Jeszcze nie. Tak, tak. Jakiego ogłoszenia? No. Przychodzę. Ogłoszenia? Jeszcze nie. Soki. A, dobra, dobra. To wiem. No. Siemko, wyglądasz okropnie. Nie śpię już 5 dni, a czuję się jak młody bóg. Ostrzegam cię, to się źle skończy. To jest jak ścieżka zdrowia, Wiedźminie. No. Bywaj. O, Vincent. Witam. Są jakieś nowe zlecenia na potwory? Już się tym nie zajmuję. Porozmawiaj z wielkim łowczym królewskim. Dobra. To nara. To co, przejdziemy się jeszcze do karczmy, nie? Czy do slumsów?
Czy miałem już skończyć odcinek? O co? Może. Przyjaciele Zygfryd. O. Mogę rzucić od. Proszę. Już jest to krótko za 5 kafli. Fajnie. Dobra, lecimy. Gdzie lecimy? Tu są slamsy. Bywaj. Angus. Ale śledztwo. No, ale nie masz miał jajec. Ktoś... To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to, kurwa, znaczy nieistotne? Grzeczni. Chamie. Chcę kupić trochę towaru. Kto ci powiedział, że coś sprzedaje? Baranina. Baranina. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w sprawy, które cię... Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie! Mówiłem, opieprz się! Wow. Dobra, wchodzimy. Uparty jesteś, sukinsynu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie. Teraz pogadamy inaczej. Oj. To nie będzie miłe. List. Wilcza Hoes. Wódeczki, jak zwykle. Dobre do eliksirów. Na górze pochodnia. Dobra. Czyli tym razem kanały, ale to już w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, do następnego, cześć!